linie, które są głównymi liniami korytarzowymi w Polsce i w Europie, powinny być wyposażone w tak zwany system ERTMS, Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, składający się z dwóch części. Części radiowej, czyli to jest ten słynny GSM-R, czyli radio dla kolei, i ETCS, System Kontroli Ruchu Pociągów. My od wielu lat, modernizując linie kolejowe, układamy własne kable światłowodowe, ponieważ urządzenia sterowania ruchem ulokowane w stacjach komunikują się za pomocą światłowodu. To jest nie tylko łączność pomiędzy nastawnią a pociągiem, ale również uzależnienia pomiędzy nastawniami. Na wszystkich liniach kolejowych, które do tej pory były zmodernizowane bądź są modernizowane, również są układane światłowody łącznie z zapasowymi rurami na przyszłość, ponieważ ten system połączeń światłowodowych będzie dla polskich linii kolejowych podstawą prowadzenia ruchu. Oczywiście spółka Telekomunikacja Kolejowa, czyli obecnie taka Telekom, jak się nazywa, ma własny system sieci światłowodowych, który my wykorzystujemy na zasadzie dzierżawy bądź kupowania usług. Natomiast wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu stawiają sprawę jednoznacznie. Kabel światłowodowy, a przynajmniej włókna, którymi przesyłane są sygnały, muszą być całkowicie odseparowane od włókien komercyjnych. I z tego względu dla nas kwestią nadrzędną jest budowa własnego systemu łączności, zarówno pomiędzy posterunkami ruchu, jak i z maszynistą poprzez radio. Natomiast w takim zakresie, jakim będzie to potrzebne, będziemy kupowali usługi z TK Telekom, natomiast nie ma to jakby związku z prywatyzacją tej spółki.